Wtedy Manuel podszedł i jego zmysły wykwitły mu na usta i rzucił się na mnie, a w oczach miał ogień. Ogień. No, no. Coś ty zrobiła, Andzia? Czemuś to wyłączyła? Avanti. Ruszaj te cztery tłuste litery na wierch i ciach na poczta, tu bach, zapłacić rachunki. Ty mnie już w ogóle nie kochasz, wiesz? Ja cię, jak tak leżysz, to cię nie kocham, ja cię wręcz wtedy nienawidzę. Wiesz co, tak? Nie wycieraj się gęby moim leżeniem. Ty powiedz ty lepiej, kiedy ty ostatnio rozrzuciłaś się na mnie, a w oczach miałaś ogień, no? Znaczy nie denerwuj mnie, wstuń, idź na pocztę, zapłać rachunki, będzie święty spokój. Nie zmieniaj tematu. Ty, Bercik, bo jak Józarus się rzuca na ciebie i by da miała ogień w oczach, to nic z ciebie nie zostanie, rozumiesz? Dobra, Andrzej, no tak się musisz rzucić, żeby zmysły wykwitły ci na ustach. No dobra. Dobra, dobra, już to mi już! Proszę bardzo. Dobra, dobra. No, i o to mi chodziło. Teraz jest pionowy, ubierz się ładnie, iść na pocztę, popłać rachunki. Tymczasem. Dobra, dobra, dobra. Poczta, poczta. Jakieś wyzwanie to jest do hajra przodowego. Wyprawa jak pierun. Co prawda nie tak niebezpieczna jak do Peru na przykład. Do kanionu Kolka, ale zawsze. Poczta, poczta. Eruna. Muszę się mentalnie do tego przygotować. Poczta, poczta. No i jak ci się podoba? Co? No mój Górny Śląsk. Jak to twój? No bo widzisz, Irenka, ja to jestem Hanis Honoris Causa. Hanis Honoris Causa? A co to znaczy? A, kiedyś ci to wytłumaczę. Ale wiesz co, teraz musisz poznać ludzi z Górnego Śląska. Skoro masz tutaj pracować, to ci się to przyda w pracy. No tak, na pewno. A jacy są? Jacy są? No po prostu są wspaniali. Tak, to są wspaniali ludzie. Prostolinijni to po pierwsze, a pracowici to po drugie. Poczta, 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 poczta. A wiesz, Irciu, to są niezwykli ludzie, jak niezwykły i dziwny jest cały ten Górny Śląsk. A już jej nie mogę doczekać. Tak? Ojejku. Pani Karlikowa, to ja. Dzień dobry. Ja rolę, panie Zbyszku. Ale mnie pan przestraszył. Dobrze, no, przepraszam. No ja myślałam, że to ten klaun. Klaun? Pani pozwoli, że przedstawię. To jest moja narzeczona Irenka. Dzień dobry. Dzień dobry. Irena. Dzień dobry. Pani Karlikowo, ale jaki klaun? Ma pani na myśli co, Bercika? Nie, no panie Zbyszku. Ten morderca w stroju klauna. Morderca w stroju klauna? Morderca, że co? Gdzie? No u mnie! W telewizorze, nie? A, pani sobie obejrzała film. To o tej porze dają takie filmy teraz nie, w telewizji? Nie, panie Zbyszku, ja to widziała na kasecie. Bo to tak, bo mój karnik to sam na tym hasioku, nie? To znot takie wideo. Tak. W całkiem dobrym stanie, nie? No, to ja się od Andzie pożyczyła kaseta. Ja nie, panie Zbyszku, jako to było okropne. Taki morderca w stroju klauna mordował ludzi wałkiem do ciasta. Wałkiem? Ja, wałkiem do ciasta. Jeronie, to było okropne, aż mi, panie Zbyszku, ta taśma wkręciło w te kółka, nie? Pan wie, nie? Że w takim wideo to są takie kółka, nie? No wiem. No i co? I to no? Ten okropny morderca, ten klaun, w te kółka mi wkręcił to całko taśma. Nie, no ludzie, to było strasznie niebezpieczne. Ja już nigdy nie idę do cyrku, panie Zbyszku. O, tak. Panie Zbyszku. Tak, słucham panią. Panie Zbyszku, a pan myśli, że można... Bercik mógłby z tym mieć coś wspólnego, co? Ale niby z czym? No z tym mordercą w stroju klauna. Że Bercik, morderca w stroju klauna? Dlaczego? No panie Zbyszku, pan to coś wie. Niby co wiem? To po jakiemu pan mnie się pytał, jak ja powiedziała klaun? Czy ja go dumę o Barciku? Ale pani Karlikowa, mi się tak powiedziało, no samo tak jakoś, no.
Co no? Co moja? Samo. To bardzo podejrzana sprawa, panie Zbyszku. Tak? Tak, bardzo podejrzane. No dobrze, dobrze. Pani Karlykowa, ja mam do pani prośbę, wie pani co? Niech pani da spokój Bercikowi, bo to jest bardzo porządny facet, a pani od razu klaun morderca, no. No to ciekawe, nie? A od kogo ją mam ta taśma, co? Od Andzie, tak? A Andzia to kto to jest? To jest żona od Bercika, nie? No i co z tego? No co z tego, no? To jest podejrzane, nie? I pani na tej podstawie sądzi, że Bercik morduje wałkiem w przebraniu klauna, tak? Ja tego nie powiedziała, ale jedno jest pewne, że wszystkie te nitki prowadzą do jednego kłębka. O, oj, nie. bez przesady. To faktycznie ci śląscy ludzie niezwykli. Ach, daj spokój się, zdenerwowałem tylko niepotrzebnie. Wiesz co, zanim pójdziemy do Bercika... To co? A to ci pokażę jeszcze jedno bardzo fajne miejsce. Aha. Co? No, bardzo, bardzo. Cześć, Alois. O, cześć, Warszawio. Dzień dobry. Alois, poznaj, to jest moja naszetrzona Irenka, tak. Prawda? No trudno, no. Siadaj, Irenka. Alois, Irenka będzie tu u was na Śląsku sprawdzała sklepy, prawda, z ramienia jakiegoś wielkiego koncernu, czy produkty się wszystko zgadzają. Dobrze mówię? Znakomicie, znakomicie. Będę sprawdzać, czy pewne produkty są należycie wyeksponowane. O, właśnie. To czym mogę służyć? A może piweczko... Bardzo małe! Śląsko gościnność nie pozwolą mi na małe. Dwa duże produkty mogą być dla państwa. W takim razie dwa duże produkty poprosimy. Nie chcę na pocztę. Ja nie chcę na pocztę. Nie chcę na pocztę. Poczta. I no nie poczta. Chwila! Moment, ale... Banzaj! Poczta Polska nie wybaczy! Ale, moment, ale kto pan jest? Czemu z nożem? Co jo jest? Jo i z twojej parszywe sumienie! Ale jak to? To chłopie, coś ty się narąbał? Jakie sumienie? Nie chciałżeś przyjść na pocztę? To poczta przyszła do ciebie! Nie, bardzo proszę! Odstawi ty nóż, już styknie! Nie styknie! Nie wiesz, że listo nóż zawsze kroi dwa razy? Teraz się zamordzi! Ratunku! Andzia, ratuj! Na pomoc! Pomocy! Co się stało? Andzia! Co się stało? Andzia, poczta! Co poczta? Poczta tu była! Kajun jest. Ale kto? Listonosz. No czyś ty zwariował, Bercik. W życiu poczta do ciebie nie przyjdzie, to ty możesz iść na pocztę. Poczta do ciebie nie przyjdzie. Ale jeżeś pewno? Tak, ty liliu śmierdzący, to ty możesz iść na pocztę. A, to dobra, to całe szczęście. O, nie układaj mi się, tu się nie układaj, ty w tej chwili idziesz na pocztę. Andzia, w życiu nie pójdę na pocztę, coś ty z budki spadła. Nie pójdę na pocztę, bo oni mnie tam zamordują, już mnie zabili. Ty wiesz co, jak na kogoś kto jest zabity, to ty bardzo dobrze funkcjonujesz, wiesz? A to ty nie wiesz, kobieto, że poczta zawsze morduje dwa razy? Bercik, wiesz co, za chwilę straca cierpliwość, ja nie mam ochoty słuchać tych twoich chorych głupot. Ty się w tej chwili ubierzesz i pójdziesz na pocztę. Dobra, pójdę na ta poczta. W porządku, pójdę. W końcu dziadek Ernest też poszedł do powstania i się nie bał. Wezna się ostry nóż i stanął sum przeciwko całej poczcie. Dobra, ujek Sztefan też zdobywał pocztę w Gdańsku, to ją mogła zdobywać nasza poczta. Ujek Sztefan nie zdobywał poczty w Gdańsku. Ujek Sztefan tej poczty bronił, no. Rozumiesz? Dobra, jeden pierun. Tak czy tak znaczy, że naszej rodzinie żadna poczta nie jest straszna. W porządku, dobra. Pójdę się na Łogola, umyja, obleka się fajnie, nastroja się psychicznie i pójdę. Ale mi pikawa wali. Nie, no naprawdę ciekawi są tu ludzie. Ten pan Alois, ta pani Karlikowa. Irenka, Karlikowa i Alois to jest małe piki. Zobaczysz, jak poznasz Bercika. Jeszcze lepszy model? Aj, dziewczyno, mówię ci. Nie, no ja myślałam, że Karlikowa i to już nic nie przebije. Ten strach przed morderczymi klaunami. Wiele jest godzin, bo mnie strasznie służy. Gerard? Gerard, to ty? A coś myślał, że jakiegoś klauna z cyrku spotkał, a bo cóż? No, jakbyś siebie zobaczył, to pewnie byś się zdziwił.
Bo to jest związane z twoją nową robotą, chłopie. Z moją robotą? No jasny. Co? Z moją nową co? Robotą! Ty, ale wiele jest godzin. Pół do dziesiątej. Pół dziesiątej, to ja muszę iść do roboty. Jerudzie. No, no. Ej, a może by się napił, co? U mnie już mąż krycha skończono. Ciść do roboty. Do roboty, a może jednak? Nie ma. Nie. Do roboty. Do roboty. Nie, ale jak ty te stoki ustawiasz. Ule, Gerard, do roboty. Zielenka, prawdziwy Hanys, obowiązkowy, nie ma to tamto. Tak. Ty, Gerard, poczekaj, idziemy w tamtą stronę. A ten Bercik. Ach, ten Bercik. Zobaczysz, dziewczyno, chodź, idziemy. Jeszcze dziwniejszy niż ten? No. Aluś, na razie. Na razie. Cześć. Ty, Gerard. A co to za robota w ogóle? Chopie, nie zgodniesz. Ja teraz robię w rozrywce. Nie, no to się można nawet domyślić. Ja? Ciekawe po czym. A widzisz, Gerard, bo Irenka jest bardzo sprytna dziewczyna. Ja? Sprytna dziewczyna. Nie, Irenka, ja ci coś powiem. Bo my tu otworzyli taki, rozumiesz, King Kong Burger i ja tam mam zabawiać bajki. A wiesz, co to po śląsku znaczy bajtle? Precle. Precle! Nie. Irenka, ty mylisz z bajglami. A bajtle to są po prostu dzieci. No właśnie, chyba że są takie lekko pokrzywione, no to są wtedy precle. Ale to jest bardzo sprytno, wiesz, że się powiem. No i co, ty się nadajesz? No chłopie, także się nad tym zastanawią, wiesz? No i co? No i że doszło do wniosku, że wiesz co? Wezna pierwsza lepsza robota, bo już mam tego wszystkiego dość. No ale czego pan ma dosyć? No, jak dosyć te? Dość mam! Nie dosyć, no dość, na środku tego dość, rozumiesz? Bo ja jest bardzo rozpoznawalna osoba na Górnym Śląsku, wiesz? Wszyscy mnie wytykają palcami, tam Gerard, ty pijo, Krzysza, i odpowiem tak, wezna się pierwsza robota, pierwsza lepsza, wiesz? Się wmieszą w tłum, się przebiera, wiesz, jak wszystko i wszystko będzie okej. Okay. I nikt mi nie będzie gadał, że tu idzie jakiś dziwoląg, jakiś Gerard, jakiś pijok, jakiś dziwoląg. Nie, ale dziwoląg. Gerard, tyś to jest? Jezus, ale dziwoląg, o Boże. No właśnie o tym gadam, to teraz już chyba rozumiecie, nie? No, rozumiemy tak, chyba, prawda? Chyba tak. No. Dziwny jest ten Śląsk. Ka jeszcze dur mieści się telagoli i dziwne jest to, że dur przybywa tylu nowych, lecz no z Hanysów jest więcej i mocno wierza w to, że ten Śląsk cześć, Bercik. No, nieźle, nie. Poznaj, to moja narzeczona Irenka. Bardzo mi. Gdzie ta łapa? Hubert Dworniok, Korfantego Czinoście, mieszkania 6. No, w takim razie, no, niezłe. W takim razie ja pójdę umyć wanna i przygotuję do tradycyjnego śląskiego mycia z pleców. No. Bercik! Uciekaj, szybko. Ale... Uciekaj, przepraszam. Anna Dworniak. Dzień dobry, Irenka. No a co, nie mówiłem? No tak. To jest właśnie tradycyjna śląska Andzia. Cześć, Andzia. Więc Irenko, wracając do naszych tematów łazienkowych, nie? Łazienkowych? Bercik, nie. Cicho, trzymaj dziób. Ty tutaj przyjechałaś do nas pociągiem z Warszawy, nie? No tak. To na pewno się czujesz pierońsko zmęczono, nie? Troszkę. W takim razie zapraszam do kąpieli. Ach, do kąpieli? No oczywiście. No oczywiście, że do kąpieli. Irenko, przecież człowiek jak przyjedzie tyle kilometrów, to się musi odświeżyć. A najlepszym sposobem, żeby się odświeżyć na Górnym Śląsku, jest tradycyjno śląsko kąpiel. Zauważ, tradycyjno śląsko i porządno kąpiel. Kłada nacisk na słowo porządno. Bo wiesz, na Górnym Śląsku, bo jesteś Dolny Śląsk, nie? Tam to zapierona, nie wiem jak to tam jest, ale akurat na Górnym Śląsku jest tak, że tradycyjno kąpiel polega, nie przeszkadzaj mi, na tradycyjnym śląskim myciu pleców. A na całym Górnym Śląsku... O właśnie, Andzia. Uspokój się może, to jest takie, no moje domowe ciasto. Nie, ale to jest bardzo ciekawe, no więc co na tym Śląsku, co? A, jeszcze łyżeczki zapomniała. Tak.
a na całym Górnym Śląsku no i lepiej myja plecy, jo, Hubert Dworniak. No o, proszę, 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 Zbyszek i no to usłyszał, jak się wzruszył. To co, idziemy do kąpieli? Ale nie, 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 wiesz, Barciku, ja jednak dziękuję. Jak dziękuję? To się kąpać nie chcesz? Czemu ty mi zawsze przywozisz tutaj takie dziołchy, takie ciarachy, co się nie chcą kąpać te? Jak to zawsze? No, no zawsze, zawsze, wy pierna warszawioki, no, przyjeżdżają. W ogóle nie dbiecie o higiena. Tyle kilometrów przejechała. Tyle kilometrów sznelcugiem, cały świat przejedzie pierna i nawet się okąpać nie chce, no. Słuchaj, ta podróż nie była taka daleka, Warszawa nie jest na końcu świata. No, nie jest daleko, jest na końcu świata, bo jest za Brynicą, a to jest jeszcze dalej jak Sosnowiec. Bercik! Bercik, ty się w tej chwili uspokój, ja cię proszę. Irenko, ja cię przepraszam za tego mojego męża, on jest taki troszkę oszołom, wiesz. No, pójdziesz w tej chwili na ta poczta. W tej chwili już nie macie. Dobra, już idę, no. Ale na poczta. Jerunie, teraz się czuję dotkniony. Czemu ty mi dwa razy coś godasz, że ja coś mógł zrobić? Jeruna, już jak ja ruszyłaś mnie, do łez żeś mnie teraz ruszyła, wiesz? Nie czuję się psychicznie przygotowany, żeby stawić czoło Poczcie Polski. Jeruna, skąd mi się takie zdanie wzięło? Idę szukać ukojenio. Ale Kaj! U Alojza. To widzisz, Zbyszek, co by nie powiedziała, to się to tak zawsze kończy. Ale Andzia, nic się nie martw, my to z Jerunką załatwimy, prawda? Mm. Ale jak, w jakiś sposób? Zobaczyć, słuchaj, zaraz wracamy. Chodź, Irenka. Jezus, to zimne będą te herbaty. Ale zostaw, zaraz wracamy. Tak. To wszystko nie ma sensu. Andzia mnie kiedyś kochała, szanowała. Pamiętam, jak zmysły wypełzały jej na usta. Zmysły wypełzały jej na usta? No. Doprawdy. No, doprawdy. No ale jak? Jak, żebyś ty wiedział jak. A poza tym mnie kochała, szanowała, traktowała jak prawdziwego chłopa. Pamiętam kiedyś to ona podjechała na motocyklu pod dom moich starych, wiesz? Wylazła po drabinie na pierwsze piętro i tak na rękach mnie wyniosła przez okno. A wiesz czemu? Czemu? Boże, imponował mi jako prawdziwy chłop, a teraz... Ty, a teraz to Andzia z tobą nie może wytrzymać. Co się z tobą dzieje, chłopie? A no jasne, nie może ze mną wytrzymać. Nie może wytrzymać i nasyło na mnie ta poczta. Jak to poczta? No, tego nożownika, tego listonosza. Co? Nasyła na ciebie listonosza? Co ty fandzolisz? Witam. Dzień dobry, panie Alojz. Mów coś do pana. Nie! Nie! Stop! Co się dzieje? On ma nóż! Co? Ty, uspokój się, jaki ma nóż? Przecież przed chwilą powiedział, że coś do niego ma. No mam, polecony. No, polecony, jasne, polecony nóż. Przez kogo polecony, ciekawy? Przez Andzia? Panie Alojz, nie słuchaj pan tego psychopaty, Marzy. Dobra? No normalnie odbier pan polecony list. Dobra, dobra, spokojnie. Nie wierz mu jak psu. Cokolwiek robisz, to bardzo ostrożnie, dobra? Panie listonosz, to niech to pan położy na stół. Ostrożnie. Blank ostrożnie, ja. Proszę. To ja teraz kładę to tu pomału ostrożnie na stole, tak? Ostrożnie. Ja, tak. Pan ostrożnie, tu jeszcze dom długopis, ja, jest list i długopis. Pan ostrożnie to teraz podpisze, pomału, tak? Ostrożnie. Teraz... Ostrożnie. Teraz ostrożnie się pan weźmie list. Ja tu kładę. Ja, ostrożnie. Uważaj. Ostrożnie się pan weźmie list, tak. Teraz jo ostrożnie biera. Ostrożnie to wszystko biera. I ostrożnie, pomału ida się w pieruny, tak? Tak. W pieruny ida. Ja już z wami, psychopaty, nie chcę mieć nic wspólnego. To jest największy psychopata. O, on wszystkich zarażył. Pozarażył wszystkich tą psychopatią jak dżumą normalnie. Mnie też zaraz zarazi, dlatego ja już idę. Do widzenia psychopaci, idę. Do widzenia. Bercik, ty się pewny, że ten listonosz miał nóż? No a jak, przecież mnie zaatakował. Tak? Ale gdzie? Gdzie? W wielkiej izbie, jakże spał. Halo? Kurde, Gera, dostaniesz zaraz w łeb. Coś narobił. Właśnie, Berdzi, muszę ci powiedzieć, że Irenka pracuje w takiej firmie, ale z wykształcenia jest ornitologiem. Tak. Czym?
No takim uczonym od ptaków. Gołębiarz. A nie, naukowiec. No tak na przykład, taki samiec dzięcioła, jak chce przygruchać sobie samiczkę, to musi jej zaimponować. No to jest prawo natury. To znaczy, że co, że ten samiec dzięcioła leci na poczta? Oj, Bercik, no nie zupełnie, no, ale nie tylko samiec dzięcioła, prawda? Nie, no pewnie, że tak, no zobacz, Bercik, jak to jest. Taki samiec u ptaków, to on musi śpiewać. Musi pokazać, że jest silny, dorodny. No przecież samo upierzenie. Co upierzenie? No tak, no słuchaj fachowca, no właśnie, że ptak samca musi mieć piękne, kolorowe, wiesz, upierzenie. A po co? No po co? A no właśnie, a po to, żeby taka Andzia, ptasia Andzia bardziej cię kochała, szanowała, no dobrze mówię? No dokładnie. Co z moim mężem? Z Bercikiem? A, słuchaj, wyobraź sobie, ta moja Irenka ma na niego niesamowity wpływ. No. Wyobraź sobie, że na podstawie ptaków wytłumaczyła mu, bo wiesz, bo ona jest z wykształcenia ornitologiem, nie? No i właśnie, na podstawie tych ptaków wytłumaczyła mu, co trzeba zrobić, żeby być doskonałym mężem. No i to co, zamienił się w gołębia i poleciał na pocztę, jak na porządnego ptoka przystało, ja? No wiesz, Andzia, no tego to ja nie wiem, ale chyba tak. No to super, w takim razie muszę tej twojej Irence, wiesz co, osobiście podziękować. A przyjdzie ona tu jeszcze do rozdzielenia? Przyjdzie. Powiedziała, że tylko wiesz, tam odwiedzi kilka sklepów i mówi, że zaraz to przyjdzie. Zresztą się z nią tutaj umówiłem. Ja się nie mogę doczekać na mojego męża, takiego super odmienionego. Bo Bercik, to ty? O teraz by na dobrym mężem i prawdziwym hopy, Andzia. Jezus Maria. No nie dziękuj. Ja wiem, to Andzia, to nie jest moja zasługa. To jest zasługa Irenki. Joj, no, cała robota, co żek zrobił, to wyciągnął żek prawidłowe wnioski z tego, co ona mi tam godała. No i co? No to pierwszy wniosek, do jakiego żek doszedł, to jest kolorowe upierzenie. Co? No nie, Andzia, ja wiem, że ty strój może troszeczkę dziwnie wyglądać, ale nic bardziej kolorowego, żech nie miał. Ty, Bercik, wiesz co? Co? Ty wyglądasz jak klaun. Może jeszcze powinieneś maczugami żonglować, co? Jerunie, ty, może to jest dobry pomysł. Co? Żeby maczugami... Może to nie, czekaj. Już wiem, to może tak, ja zaczynam od jednej maczugi, a potem dojdę do pięciu. Roz. Dzień dobry, ja weszłam, bo było otwarte. Bercik! No i Irenka, wiesz, nieźle, że się narozrabiała. No nie, no narozrabiała. Co? Nic nie narozrabiała. Co? Mało tego, że mu strój, mało tego, że ma czuć. Je! To może jeszcze coś takiego. Kolega, na pomoc, ratunku. Doktor! Andzia, patrz, jaki jest samiec, dorodny. Bercik, nie! Bercik! Mnie chodziło tylko o analogię. O co? O co? Irenka myślała, że ty to zrozumiałeś. No, tu nie chodzi o naśladowanie dosłowne ptaków, rozumiesz? No to Pieruna, to co? Mam żonglować czy nie mam żonglować? Wiesz co, Berci, ja myślała, że ty mnie już niczym w życiu nie zaskoczysz, wiesz? A ci, kochany, wiesz, ja chciałam ci dołączać ta taśma, wiesz? Morderca! Co? Jarunie! Ja wiedziałam, że to on! Pieruński! Ja się chciał dojść do uczciwej roboty i znać, co się mnie wyloni, ja? Ty, teraz się to nie uczy na słowo! Ty, Pieruński, hacharze! Jeroj, jak on się teraz cierpi! Go, może mu się w głowie ustawi! Ja? Właściwie nie przeszkadzajmy im. To jest wewnętrzna sprawa Ślązaków. Wiesz co, miałeś rację? Czym? Dziwny jest ten Ślązak.